pani Koc Galeta 391 punktów. Drugie miejsce świetnym wynikiem dzisiaj zajęła pani Lipka Agnieszka. 391. I bezapelacyjnie pierwsze miejsce pani Alicja Szopa 420. Dobra? Wszystkie kobiety są na zdjęciu? Trzecie miejsce, Michał Rogda, 533 punkty. Od jego imieniu drugie miejsce, Klej Marcin Rzezino. 540. Tak. Od jego imieniu? Tak. Dobra. To co? I pierwsze miejsce, jak w ubiegłym roku, chyba jak zawsze, Minkowski Krzysztof, 550. Ok. Dobra, dziękujemy. Drużynowej, trzecie miejsce, Łebcz, 2106 punktów. Drugie miejsce, po zaciętej walce, Strzelno, 2186. No i miejsce pierwsze z przewagą 20-punktową nad Strzelnem Połczyną, 2206 punktów. Tegoroczne zmagania w Mistrzostwach Gminy Płock Kręgle zostały zakończone. Zwycięzcą tegorocznych zmagań była drużyna Połczyna, która wyprzedziła Strzelno o 20 punktów. Trzecie miejsce zajął Łebcz. Ogólnie miejscowości startowało 13, w tym 10 kompletnych, gdzie wszystkie miejsca startujące były obsadzone. Indywidualnie najlepsi w kategorii kobiet. Trzecie miejsce pani Kos Violeta z Łebcza. Drugie miejsce pani Lipka Agnieszka, znakomitym wynikiem dzisiaj. To jest najwyższy wynik wszystkich turniejów, jeśli chodzi o ten rok, w kategorii kobiet, 128 punktów. No i pierwsze miejsce, najwyższa, bezapelacyjnie najlepsza, 420 punktów, pani Alicja Szopa. Jeśli chodzi o kategorię panów, trzecie miejsce zajął pan Michał Rogda, który był przed tym turniejem drugi, ale w ostatnim turnieju dał się wyprzedzić panu Marcinowi Klęk, który wyprzedził go o 7 punktów. I pierwsze miejsce, jak ciężko mi jest powiedzieć, jak zawsze, ale na pewno jak w zeszłym roku, pan Minkowski Krzysztof, 558 punktów. Sekret no to taki, że po prostu trening czyni mistrza, trzeba trenować systematycznie. Jak nie idzie, trzeba iść dalej na trening, dalej trenować, dalej się starać. I wtedy to później wyniki same przychodzą, same od siebie. Staram się w klubie sportowym Zatoka trenować z kolegami. Jeździmy, gramy po Polsce, w pierwszej lidze jesteśmy. Walczymy o tam w miarę czołowe miejsca.